Witam, na budowa domu samemu. Siemaneczko wszystkim, witam ponownie. W poprzednim odcinku pokazywałem, jak szpachluję sufity. Dzisiaj takie dopełnienie tego. Szpachluję łączenia na ścianach. Chciałem to pokazać, powtórzyć, bo przy suficie ciężko to było w ogóle trochę pokazać, bo kamera też tak nie uchwytuje, jakbym chciał. Może mógłbym też ustawić tą kamerkę też, ale prościej jest pokazać na ścianie, tak czy siak. Dobra, tutaj sobie oczyszczamy resztki i chciałem omówić technikę, jaką zastosuję i jaką możecie zastosować. Technika jest dowolna, nieważne jak, ważne, żeby było dobrze. Nieważne, jak wam mówię, jak macie nakłada, jak się nakłada, macie to zrobić po prostu tak, żeby było dobrze. A żeby było dobrze, muszą być tylko po prostu zachowane zasady. I nieważne, jak będziecie nakładać, w jaki sposób, czy nakładacie tak, czy tak. Zaraz wam to pokażę. Bierzemy sobie naszą masę, Vario albo Uniflot. Te dwie masy znam, szpachle, więc o nich mówię. I nakładamy na łączenie. Możemy pociągnąć w ten sposób. A możemy nakładać też tak. Nakładamy. O, tak. Bierzemy. Przeciągamy do góry, mamy. Na dole trochę mniej trzeba tego materiału, tak żeby nam na podłogę nie wyszło. I nie robimy na samej ziemi, bo i tak przy domnictwie będzie to zasłonięte. O. Nic prostszego, prawda? I już mamy ładny paseczek. Tym bardziej, że oryginalne łączenia to jest w ogóle bajeczka. Godzie na sfazowanych, naciętych. Jest trudniej. No i mamy styk. Dokładnie, żeby było wypełnione wszystko. Teraz bierzemy flizelinkę i zaczynamy od góry. Nakładanie, przyklejanie. Przyklejamy flizelinę. Ja sobie zawsze blachą biorę, wyciągam. W taki sposób, że sobie rozwijam dłuższy kawałek i zaśrodkuję i wtedy ciągnę blachą i ją przyklejam. I tak samo. Odcinamy i jeszcze raz do samego dołu ją przyklejamy. No i co teraz? Teraz znowu bierzemy szpachel. Szpachle i nakładamy. Ja staram się tak blachę przykładać, żeby nie ciągnąć środkiem już po tej flizelinie, tylko tak z boku, z jednej albo z drugiej strony. I teraz dokładamy sobie tego szpachlu delikatnie, tak żeby flizelinę naszej nie ściągnąć, bo może się tak zdarzyć. Nieraz mi się już tak zdarzyło. No i teraz po prostu godzimy sobie, czyli cieniujemy blachę, trzymamy z boku i z drugiej strony tak samo, z boku. Tu gdzie mamy rękę, trzymamy obok naszego łączenia. Nie w ten sposób, tylko tak. I wtedy nam ładnie się brzegi wyrównują. I cała filozofia w szpachlowaniu łączeń. Dokładamy materiału sobie. Dokładanie może być przez środek, różnie to robię. Tak jak mówię, technika jest dowolna. I znowu sobie ściągam boczek, drugi boczek. Najważniejsze, żeby tu było na zero ściągnięte. Te boki. Mniej pracy później będziemy mieć. Tu ściągamy. Możemy teraz od dołu sobie pociągnąć do góry, bo już nie ma jak w dół, bo posadzka przeszkadza. Zahaczyłem gniazdo. O. Przy okazji jestem przy gniazdku. Widzicie, wystają mi tu puszki trochę, dosyć mocno, więc postaram się tak zrobić, że nałożę i sobie tobie to szpachlą wyrównam, a potem sobie jeszcze bardziej to rozsmaruję zwykłą szpachlą i to ścieniuję. Myślę, że będzie dobrze, że gniazdka będą przylegać i że też to nie będzie aż tak widoczne.
bo potem i tak będziemy jeszcze szerzej szpachlować tu te łączenia, więc to wszystko możemy zrównać sobie potem. I delikatnie, grubiej nakładamy. Ja sobie robię tym materiałem, zaraz będę mówić, czy nie szkoda. Nie szkoda, to jest twarde, wytrzymałe. Uważam, że to jest lepsze od szpachlu. No ale nie da się tym szpachlować tak całych ścian. Może by szło, ale bardzo drogo by wyszło. Tak. Musimy delikatnie to zrobić tu właśnie przy tych. Zeskakuje mi. Delikatnie trzeba dusić. No nie wiem, przekonamy się. Mam nadzieję, że nie będę żałował. Mówię, to jeszcze będzie poprawione. Dobra, i lecimy dalej. I ta sama sytuacja. Tutaj króciutkie łączenia. Zobaczymy, czy nie ma żadnych zgrubień. I to samo. Nakładamy. Pod sam parapet musimy flizelinę na flizelinę zatopić. Tak? Bo tutaj pod parapetem też był odcinek. Też flizelinę dawałem. Tutaj pianka mi coś chyba wystaje. I znowu to samo. Wklejamy przez środek. Nakładamy z jednej strony, z drugiej strony. Od góry delikatnie, żeby flizeliny nie poruszyć, nie ściągnąć jej, żeby się nie sfałdowała. W poprzek można, w różne metody można stosować, tak żeby było wszystko ładnie wyrównane. I teraz ściągam sobie już boczki na zero. I myślę, że mamy to. Jakieś dołki są, nierówności, nie przejmujcie się. To jeszcze będzie wszystko szpachlowane na gotowce. To jest tam na razie tylko szpachlowanie łączeń. Dobra, jeszcze. O, dobra, zanim tutaj poszpachluję sobie, to pokażę wam w narożniku, jak szpachluję. Bo tego nie pokazywałem dokładnie, jaką metodą ja to robię. Więc, bo widzicie, mam tu dużą dziurę. Jest to za duża dziura, żeby akrylem to wypełniać. Ponieważ będzie za grubo tego akrylu, ten akryl później będzie pękał, to będzie nieestetycznie wyglądać. Dobierzemy sobie jak zwykle szpachel, nakładam sobie tutaj na tą wąską stronę. Tu bierzemy, przykładamy i ciągniemy. I coraz niżej. Nie zaczynamy od samego dołu, bo mamy za dużo i nam to się wyleje na podłogę. Ściągamy, poprawiamy. Blachę trzymamy. Jak nam takie stukanie wychodzi, to znaczy, że trzymacie za prosto blachę i trzeba trzymać lekko ją pod kątem, żeby ta strona nie dotykała tutaj ściany. Tutaj wtedy delikatnie, fajnie wam się wszystko będzie uciągać. Wchodzę wyżej. To samo. Poprawiamy. Najpierw musimy sobie wszystko wypełnić, tak? Czyli grubiej cieniek wychodzi, nie przejmujcie się. Na razie nakładamy sobie. Można taką technikę obrać. Chociaż ta jest mniej precyzyjna moim zdaniem. Ale tu się w niektórych miejscach inaczej się nie da. Dobra. I teraz jeszcze raz sobie mogę od góry teraz zrobię. Delikatnie. Z wyczuciem. Tam gdzie jest grubiej, to trzeba mocniej dusić. I gładzę to sobie. Tu tak samo. Staram się w miarę prosto blachę trzymać, żeby ściągnąć ten szpachel, który mi tu na tą sąsiednią ścianę
się wylał. No i co, jest flizelina. Niżej zrobię, bo tutaj u góry nie było takiej dziury, więc akrylek tam będzie bez problemu sobie przylegał. To to najgorsze szpachlowanie, takie właśnie w narożnikach. Ale wolę szpachlować, niż wolę niż się za przeproszeniem pierniczyć z płytą i 10 razy ją szlifować i przykładać. I chwilę sobie poszpachlować i nie dźwigać. I najgorzej jest właśnie z flizeliną na dole. Nie możemy jej pod włos do góry, tutaj gdzie końcówka jest. No. I znowu bierzemy. Teraz już szpachli bierzemy mniej, dużo mniej. I liżemy. Jeszcze raz. Zahaczyłam o ścianę, było słychać i widać, jak się zaczęła ręka trząść. I znowu nakładamy niewielką ilość. Wchodzimy. Tu jakaś rysa powstała, jakiś bubel się dostał, się nie przejmujemy. To nie jest jeszcze na gotowce szpachlowane, więc będzie to jeszcze poprawione. No i tu delikatnie sobie ciągniemy w tę stronę, na dół. I mamy to. Tu takie zgrubienia zostawiam, już trudno, nie chcę tu grzebać, bo jest ładnie zrobione. Chociaż mogę się pokusić jeszcze, to będzie trzeba zdrapać później. Może, o, może mi się uda zebrać to. No, to by było na tyle. Jeśli chodzi o tą technikę. Dobra, bierze się za szpachlowanie. Jeśli chciałem tylko powiedzieć, że lubię wzbudzać zamęt z narożnikami na szybki w Polsce, to jest tak, takie średniowiecze, że masakra. Na Facebooka jak zawsze wrzucę tam post ze zdjęciem taker i narożnik, to już jest koniec. Już od razu jestem nawet w ciemno, obejmę jakieś zdjęcie, mi wystarczyło, że narożnik z takerem, mimo to, że jest wszystko wytłumaczone i jest film nawet, nie, to jest od razu, kurde, zalane komentarzami. I za każdym razem jest ta sama sprawa, kurde. Chyba już 3 razy tak wrzucałem. 3, a może więcej nawet, z tymi narożnikami. Ale dobra, będą mieli przynajmniej o czym sobie gadać tam, niech sobie gadają, a ja teraz zasuwam dalej. Oni tam tracą czas na to, a my lecimy. Pusia, lecimy do przodu. Lecimy po swoje.
6. Prawie skończyłem. Jeszcze tu pion mi został. Tu wszystko mam porobione. Tam sobie nawet w ten puszkę zamontowałem do siły. I jeszcze tak myślę właśnie, tam mam jeszcze przewód na 220 pod piekarnik i tak się zastanawiam właśnie, czy też taką puszkę zamontować, czy wyżej trochę, czy puszkę natynkową, gniazdo natynkowe. Bo zazwyczaj piekarniki chyba mają normalnie wtyczki, nie? Z tego co się orientuje. Nie wiem za bardco. Tak mi się wydaje. Tyle tutaj chodzę i dopiero teraz zobaczyłem, że to ominąłem kilka wkrętów. Dobra. Jeszcze tutaj muszę. Tu muszę jeszcze wykończyć. Poszpachlować sobie łączenia. Narożniczek zamontowany. Jeden i drugi. Poszpachlowane ładnie. Uniflotem, nie uniflotem, tylko Vario. Jeszcze sobie urobię i to jeszcze wykończę to pomieszczenie. No nie, nie wiem, jeszcze u góry tu muszę ten suficik też poszpachluję, nie będę nic tu przyklejał, żadnej płyty. Nikt nie zauważył, że zapomniałem puszki zamontować. I o. Ta piana, której nie lubicie, ale nie bójcie się, piana jest tylko na dole. Nie ma w ogóle, kable widzicie? Kable są luźne, nie mają w ogóle styczności z pianą. No i tak chodziłem, robiłem i zapomniałem, że puszki nie zamontowałem. Dobra, Pusia. Ty mi słyszysz, że ja gadam, nie? Co mordeczko? Będziemy kończyć z Pusią. Znaczy... kończymy film, nie, Pusia? Ja jeszcze sobie urobię trochę. Poszpachluję tutaj. Kurde, to też trochę zabawy będzie, tu mi zejdzie. Tu proste to prosto, ale tu te skosiki, te jajca. A potem to całe przeszpachlować będzie trzeba, to będzie masakra. Tu chyba naraz nie da rady. Czy ma to się w ogóle, czy to się... Czy mam wrażenie, że to pracuje? Chyba się trzyma, nie Pusia. Nie wiem, czy to się rusza, czy to mi się oczy ruszają, jak pcham. Nie no, chyba się trzyma. Dobra. Pamiętajcie, jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj, zostaw suba. Łapkę w górę, jeśli się podoba. Będziecie na bieżąco. Pytania padają, co będę nagrywał, jak skończę budowę domu. Mam pewien plan, ale ten plan dopiero zrealizuję za jakiś czas. Podejrzewam, że to jest okres roku, może na przyszły rok. Jakby dobrze, super poszło, to w przyszłym roku. A jak nie, to zobaczymy. Jeszcze dużo tutaj jest do robienia. Coś tam się ponagrywa, nie? Pusia. Coś się wymyśli, nie? Będziemy nagrywać z Pusią, jak Pusia siedzi ze mną przed telewizorem i pan piwko pije. Nie, żartuję. Dobra, zobaczymy. Więc co? Much tu mi się... Skąd mi się tu tyle much nabrało? Lecą tutaj do tego. No i jutro... Aha, plan działania. No, plan działania będzie taki. Te gniazda, widzicie? Poszpachlowałem grubiej, ponakładałem. Tu nawet flizelina powinna być, ale już tam na biedę tak zostawię. Mam nadzieję, że to w miarę zakryje. Chyba nic tam nie pęknie. Powinna być flizelina, bo trochę większy otwór, było niedokładnie wycięte i były za duże twory i lepiej flizelinkę dać, żeby to wzmocnić i wiadomo, że wtedy nic tam nie będzie żadnych pęknięć. Plan działania jest taki, że jutro... Dzisiaj jest co? Czwartek. Jutro piątek. Święto pracy. I święto pracy będzie trzeba to uczcić na pewno pracą. Nie Pusia? I na pewno zadziałamy tak, że ja tutaj sobie wszystko z moją może oskrobiemy sobie tutaj, wszystko przygotuję pod szpachlowanie, czyli to trzeba jeszcze ładnie poczyścić, teraz wszystko podrapać i u góry sobie zacznę montować gniazdka i lampy, w sumie lampy tylko w dwóch pokojach, do dwóch pokoi przyszły, ale gniazdka mogę sobie wszędzie montować w pokojach, pomontuję sobie internetowe, kupiłem sobie końcówki do anten,
do skręcania, no i będę jutro działał. Dobra, to cześć i do usłyszenia, trzymajcie się. Nie, wiaderko sobie urobiłem i jak na złość zarzadkę sobie zrobiłem. No ale trzeba się teraz przemęczyć, już nie będę dosypywał, bo zaczną wychodzić jaja, jak zacznę dosypywać. Czego tam do mnie szczeka? Pusinda. No to ładnie teraz, jak tam dojść. Teraz przesadziłem z ilością. Ale jest rzadziutkie. To mogę się bawić i bawić. Mam czas. Się obawiałem, że mi zabraknie flizeliny, bo wykupiłem wszystkie co do jednej, do ostatniej sztuki w naszym sklepie tu lokalnie. I już myślałem, że po prostu tutaj w kanciapie będę musiał siatkę zastosować, bo jeszcze do łazienki mi zabraknie na dole, a to już wykupię za jakiś czas, zanim tam dojdę. I a, żona tutaj jest moja. Znalazłem siatkę. To sobie siatkę przykleję. Tylko ta siatka jest troszeczkę za mała. Czy nie mam szerszej czasem? Jest taka stara siatka. Windę jeszcze znalazłem. To jest to samo, trochę szersze. Minimalnie szersze. Nie zadowala mnie to jeszcze, ale lepszy, pójdzie lepszy ryc niż nic, nie? Dobra, i tu jest masakra w tej kanciapie robić. I to ona powinna mieć klej, powinna się to przykleić, ale ona jest tak starodawna, ta siatka, nie wiem skąd ona w ogóle to się wzięła u mnie, że może czasem nie trzymać. Ale to nic, tylko żeby chwyciło. I zaraz to spróbujemy podszwachlować. Z bindą miałbym tu zabawę, bo to jest po łuku. Szłoby to zrobić, ale szkoda mi windy, skoro mam siatkę, a wiem, że tu będę szpachlował tak i tak całość. Chyba sobie nie przykleję tej siatki. Chyba jej nie przykleję, nie ma kleju już po prostu. Zobaczymy jeszcze. Ona nie ma kleju. O, o. Nie, dobra. Bo się będę tylko wkurzał. Trudno, binda i jedziemy. Zarzadki materiał. No, żona była. Kontrola była. Do domu mnie chciała ściągnąć. Żebym skończył. Zaraz skończę. Zabrakło mi materiału. Rzadkie jest. Muszę uważać, żeby nie spadło z blachy. No i na rozwiku nie dojdę. Nie dojdę, ale kupiłem sobie dzisiaj. Pojechałem do sklepu i tylko jedną mieli. Jedną rzecz taką. Taka szpachelka do trudno dostępnych chyba miejsc. I spróbuję jej użyć. Nawet nie wiem, jak się ją stosuje. Kurde, dziadostwo przykleją zawsze. Tego oderwać nie idzie później.
Żeby nie mogli gdzieś, to nie wiem, kleić gdzieś indziej. W innym miejscu, na rączce na przykład, a nie na tej części, którą się pracuje. Na moje nerwy, kurde. Czy jak chcę szybko to zrobić, to... Dobra, jakoś to... W ten sposób, ten... Nic innego nie było. Muszę sobie poradzić z tym. Nie wiem jak to, czy to jest jakaś okrągła, czy coś, żeby ładnie wygładzić też. To rzadkie to. Teraz mi wszystko pływa. Skrzeniłem robotę. Dobra. Dobra, jeszcze się pobawię. Będę kończył. Już teraz naprawdę dogrywam tak, bo niektórzy się domagają dłuższych filmów. Stwierdziłem, że są za długie. I ludzie też nie mają czasu oglądać takie długie. Może później, jak będzie więcej chętnych, to mogę nagrywać. Tak, tak. Ale się udało równo dociąć. Dziwne. No i dobra, i tu miałem nadmiar tego wszystkiego. To wyściągam, to mi się teraz pofałdowało, to przecinam. Z tego względu, że spod właśnie jest prosto winda puszczona. To jest pod łukiem jakimś. Teraz ładnie poszło. Się zaciągnął ładnie. Idę zaraz na Netflixa. Reason. Ghost Reason? Reason coś? Taki film o takim małym chłopcu. Murzynku. Co ma nadprzyrodzone zdolności. Jakieś telekinezę. Znika. Wkręciłem się. Nie oglądam ogólnie seriali. Ale mnie... Reklama mi się spodobała i sobie włączyłem i się wkręciłem dzisiaj dwa odcinki rano obejrzałem, zanim przyszedłem tutaj do roboty i zaraz idę kończyć, znaczy kończyć, idę oglądać dalej, bo to jak to jest serial, to mogę się domyślać, że on nie ma końca, a jak ma, to pewnie z ileś odcinków trzeba przelecieć. Tak oglądałem jeszcze na Zagubieni w kosmosie. Wkręciła mnie pierwszy sezon mnie tak wkręcił. Sobie oglądałem na CDA, bo ktoś rzucił, myślałem, że to jest film. A to godzinę trwał odcinek. I po godzinie się skończył film i nie wiedziałem, co się stało. Dlaczego się skończył. No i chciałem sobie oglądać dalej, po pracy. I się okazało, że już to zablokowali to, bo ktoś z Netflixa to wrzucił nielegalnie na CDA i było zablokowane. I z tego wszystkiego od razu była wtedy promocja na miesiąc za darmo Netflix. I wziąłem szybko Netflixa i chyba w jeden dzień. Nie, w dwa dni obejrzałem ten pierwszy sezon, a teraz niedawno wyszedł drugi. Ale drugi porażka. W porównaniu do pierwszego to porażka. Dobra, ja się tu jeszcze tu. Tu mi tylko zostało. Tu i tu. I tu. I tu. Nara. Pusia, nara.